Chwała Panu Bogu. Bracia i siostry, znajdując się w tej chwili na tym miejscu, myślę, że świadomi jesteśmy tego, że jesteśmy przed obliczem Pana Boga zastępów. Przyszliśmy do miejsca świętego. Bóg, który stworzył tą możliwość dla swojego narodu, nikogo, kto przychodzi przed Jego święte oblicze, nie lekceważy. Ale pozostaje na zawsze świętym i również oczekuje tego, jakośmy słyszeli, abyśmy byli świętymi. Ten dzień, 6 lipca 2014 roku, tej społeczności, która dzisiaj mamy na tym miejscu, ona już nigdy więcej się nie powtórzy. Nie wiem. Nikt z nas nie wie, jak potoczą się przyszłe nasze dni życia, ile ich Bóg da. Ale chcę powiedzieć, że Bóg do swojego narodu w słusznym czasie i w temacie na czasie przemawia do swojego narodu, a to w tym celu, aby nikt nie zeszedł z drogi prawdy, na którą został wprowadzony, ale wszyscy, to jest wolą Ojca Niebieskiego, aby wszyscy, którzy zostali powołani, mogli osiągnąć ten zamierzony cel, żywot wieczny. I dlatego też poprzez święte swoje słowo przemawia. Oczywiście do nas będzie należało, czy poważnie je potraktujemy, czy dołożymy wszelkiego starania ku temu, aby wprowadzić w czyn Bożą wolę i odrzucić to, co stoi na przeszkodzie do ścisłej społeczności z Bogiem, osiągnięcia życia wiecznego. Bracia i siostry, starsi i młodsi, pamiętajmy, Bóg jest Bogiem świętym, łaskawym, ale również, gdy przyjdzie czas, jakośmy słyszeli, jest Bogiem sądu. Chciałbym jeszcze zwrócić nas wszystkich uwagę na pewne słowa, które są również zapisane w Piśmie Świętym, jakoby zalecenie. I myślę, że biorąc już pod uwagę te słowa, od czegoś my powinni stronić, uciekać, wyzbywać się, prosić o wyzwolenie, ale nie na tym koniec, ale również, abyśmy coś ze swojej strony czynili, abyśmy coś ze swojej strony dali, w tym wieku, w którym jesteśmy, w tych okolicznościach życia i też może nawet i doświadczenia. Czego Bóg oczekuje od każdego jednego z nas? Chcę jeszcze raz podkreślić to, co było już tutaj przez brata powiedziane i podkreślone mocno, abyśmy uszanowali i utrzymali ten stan świętości, którą otrzymaliśmy jako dar od Boga przez krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chwała Jemu za to. Tego byśmy nie kupili. Tego byśmy się nie nauczyli. Tego nie moglibyśmy otrzymać od żadnego człowieka. To jest dar łaski w Jezusie Chrystusie. A teraz, w tym stanie, również jest zalecenie od Boga, do czegośmy powinni dołożyć starania. I chcę właśnie z listu apostoła świętego Pawła do Efezjan, a z rozdziału 5, odczytać następujące słowa. Może przeczytam od 8 wiersza i do 10. Myślę, że te słowa dotyczą się również i do nas, którzy jesteśmy tutaj na tym miejscu. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Chciałbym, abyśmy skupili się na 10 wierszu, które jest takie zalecenie. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu.
To znaczy, że każdy jeden z nas powinien z całą determinacją, pragnieniem i wysiłkiem dochodzić. Co to znaczy dochodzić? Dochodzić tego, co miłe. To znaczy, aby zrozumieć, poznać, otrzymać potwierdzenie od Pana, mieć tego pewność, co jest wolą Bożą, co jest miłe w oczach Bożych, abym ja czynił, mówił, zajmował postawy, reakcje. Co by było to, aby znalazło upodobanie w oczach Bożych z mojej strony. Na pewno jest pewien zakres, taki, który on powinien być jednakowy u wszystkich nas, jako dzieci Bożych. Ale również ze względu może na wiek, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, zajmowali taką postawę w danych szczegółach życia, co będzie miłe dla Boga. Chciałbym, drodzy, podkreślić to, co już było odczytywane z psalmu pierwszego, że błogosławiony mąż, który nie chodzi w radzie bezbożnych, ale ma upodobanie w zakonie Pana i właśnie rozsądza go dniem i nocą, rozważa go. To znaczy wnika. I tutaj dzięki Bogu mamy Biblię, mamy Boże prawo. I tutaj, kiedy my z całym pragnieniem, wiarą wnikamy, to tu znajdziemy odpowiedź. I w świetle Ducha Świętego wskazówkę i radę, co ja mam uczynić, aby to było miłe Panu. My jako ludzie mamy może taką naturę, że chcielibyśmy zrobić przede wszystkim dla samych siebie, czy też jeżeli kogoś kochamy, miłujemy komuś drugiemu, to co będzie mu miłe, prawda? Że będzie z tego zadowolony. I żeby nam było dobrze. Ale w tych przypadkach, które jest tak bardzo podkreślone, to co miłe Panu. I tu jest troszeczkę problem. Nawet wśród chrześcijaństwa. Bo to, co jest miłe Panu, nie zawsze się zgadza z człowieka naturą, z jego upodobaniem, z jego chęciami. Oczywiście, jeżeli tak chce, na dwie strony troszeczkę chodzić. I tutaj chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę, co mówi Słowo Boże. Inaczej, tak można zgrubnie powiedzieć, co miłe Panu. Myślę, że nam zależy na tym, prawda? Bo wyjdziemy z tego miejsca, pójdziemy do naszych domów, rodzin, pracy, no bo do szkoły nie, bo teraz wakacje, ale właśnie będziemy coś czynić, będziemy coś mówić, będziemy reagować. I aby to wszystko w danym przypadku było uznane w oczach Bożych jako miłe, jako godne pochwały. Myślę, że nam na tym zależy. I tak pierwsze, właśnie na co chcę zwrócić uwagę, co jest miłe Panu, to ja odczytam z Księgi Dziejów Apostolskich, bardzo znane miejsce, tylko dwa wiersze z 10 rozdziału. I tutaj apostoł Piotr wypowiada te słowa w odniesieniu do Bożego działania względem Korneliusza i jego domu. Kiedy właśnie Bóg pokierował tak, posługując się aniołem, że pokierował i Korneliuszem, i Piotrem, aby oni się spotkali i aby mógł usłyszeć właśnie od apostoła Piotra, jaka jest wola Boża. Co on jeszcze ma uczynić, dołączając do tej pobożności, w której on żył wespół swoim domem. I Piotr, który oczywiście miał troszeczkę inne zdanie odnośnie narodu pogańskiego, w tej sytuacji był zmuszony czy przekonany przez Boga. I powiada, że Piotr zaś otworzył usta swoje i rzekł: teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Jak bardzo mało, prawda? Apostoł Święty Piotr doszedł do wniosku. Mówimy, jak Żydzi traktowali naród pogański. I oczywiście nie chcieli mieć nic z nimi wspólnego. Ale Bóg ukazał, że okazuje miłosierdzie i dobry względem wszystkich ludzi i musiał to uznać, mówiąc: teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę.
w każdym narodzie, w polskim też. Miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Bracia, siostry, nie będę się zatrzymywał, ponieważ przekonany jestem o tym, że my rozumiemy, na czym polega bojaźń Boża i sprawiedliwa postawa chrześcijanina. Myślę, że dobrze będzie, jeżeli każdy indywidualnie czy w gronie rodziny będziemy wnikać w to i sobie tak przypomnimy, aby to odnieść do codziennego życia. Następny taki zakres, element, który jest bardzo ważny w społeczności, w rodzinie, w zborze i Bóg tego oczekuje i błogosławi, jeżeli ta zasada funkcjonuje, która się Bogu podoba, jest Mu miła. Przeczytajmy to sobie w takim bardzo, bardzo króciutkim psalmie, to jest 133. I tutaj powiada takie słowo, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Bardzo prosto i jasno. Jak miło i dobrze, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Szanowni rodzice, którzy macie dzieci, może macie dzieci i wnuki. Jak miło jest, kiedy patrzymy na nasze dzieci i wnuki, jak żyją w zgodzie, w miłości, w szacunku. Czy to jeszcze są wszyscy tak w tym gniazdku rodzinnym, czy też może już mają własne rodziny, ale na miarę możliwości szanują się, miłują się, spotkają się, błogosławią się imieniem Jezusa Chrystusa i są taki wdzięczni wobec siebie. Jak się raduje serce rodziców, prawda? Myślę, że tak, bo ja się raduję. Ale tak samo i Bóg spogląda na nas jako na dzieci swoje. Jak Mu jest miło, kiedy tam, gdzie nas Bóg postawił, czy w Lubinie, czy w Nowej Soli, czy w Legnicy, czy w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, gdziekolwiek jest naród Boży, umieją się szanować, umieją się miłować i umieją uszanować Boże prawo, Boży porządek. I to jest Bogu miłe. Myślę, że będziemy mieć to w pamięci. Następna taka bardzo ważna cecha i stanowisko, które powinni zajmować ludzie wierzący, co jest miłe Bogu, to odczytam w następnym odcinku Pisma Świętego, ponieważ to jest ujęte w Słowie Bożym i ono jest aktualne i ważne. I tak pierwsze miejsce, które chcę przeczytać, jest zapisane w liście do Filipian, w 4 rozdziale. Apostoł Święty Paweł mówi o tym. Ja może przeczytam od 18 wiersza, a może od 14, żeby było lepiej zrozumiane. Apostoł Paweł tam wyraża takie podziękowanie dla zboru Filipii odnośnie ich właśnie miłosierdzia i dobroczynności wobec ludzi potrzebujących i działania Bożego, to znaczy wspieranie dzieła Bożego. I tutaj mówi tak. Wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu. Bo już do Tesaloniki raz i drugi przysłaliście dla mnie zapomogę. Nie, żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Apofrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie, a Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Oto zauważamy. Bardzo miłe jest w oczach Bożych, kiedy my zwracamy uwagę na osoby będące w potrzebie, kiedy my zwracamy uwagę na to, że również
Taką powinnością jest wspierać dzieło Boże z tych środków, które nam Bóg dał w jakimkolwiek zakresie i oczywiście, jeszcze raz podkreślę, według naszych możliwości. Ale liczy się serce szczere, chętne, które tak jak było u tych Filipian, którzy pamiętali, gdzie apostoł Paweł, właśnie zwiastując Ewangelię i głosząc, oczywiście znajdował się w różnych potrzebach i oni o tym pamiętali i oni byli, tutaj powiedziane, byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu. I to jest tak bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali. To jest miłe Bogu. Nie być zamkniętym w samym sobie, tylko dla siebie, tylko dla własnej przyjemności, tylko ja. Dzisiaj takie tendencje są w świecie. Dzisiaj to się wypełnia, co jest napisane, że ludzie będą samolubni, tylko siebie widzący i tylko kładący na własne przyjemności. Ale żebyśmy umieli patrzeć, jak mówi Słowo Boże, czyńcie dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Najwięcej, to znaczy w pierwszej kolejności, abyśmy tu mieli otwarte serce i otwarte oczy. Oczywiście tutaj, kiedy czytamy Słowo Boże, zauważamy, i chciałbym to czytać w tej chwili, następny taki zakres, którego Bóg oczekuje, co jest miłe przed obliczem Bożym, jeżeli my taką postawę zajmiemy. List do Rzymian, rozdział 12. I tutaj wspomnę o tym, ponieważ tu jest to podkreślone, ja przeczytam pierwszy, drugi wiersz. I tu również do ludzi wierzących apeluje apostoł Paweł. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić to, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Chcę zwrócić uwagę na bardzo ważny wątek. Jeżeli nie nastąpi u nas przemiana w naszym umyśle, to odnowienie, nie będziemy w stanie zrozumiewać i rozróżniać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I wtedy wychodzą problemy. Ale właśnie tym czynnikiem bardzo ważnym z naszej strony, i to jest miłe w oczach Bożych, abyśmy złożyli ciała swoje jako ofiarę żywą. Jak ciało złożyć na ofiarę? Tu mówi ofiarę żywą, która będzie miłą Bogu. To znaczy swoje siły, swoje środki, swoją inteligencję, swoje wszelkie możliwości poświęcam dla dobra, dla chwały Bożej, dla zbudowy Kościoła, dla pomocy innym. Oczywiście my wiemy, że jeżeli trzeba coś zrobić, to potrzebny jest czas, wysiłek, myślenie, dążenie, no niekiedy pieniążki, no niekiedy użycie tego, co posiadamy, ale to wszystko w rezultacie przynosi zbudowanie i chwałę dla Boga. Niekiedy ludzie powiedzą, a po co ja się mam się męczyć, a po co ja mam się poświęcać, a po co, ja mam swoje sprawy. Ale tutaj Słowo Boże nam mówi inaczej, ciała wasze. To jest tak bardzo istotne i ważne, ale to jest ciało. Ale tu jeszcze mówi Słowo Boże o takim następnym elemencie, którego my posiadamy. Odnośnie naszego ducha, co jest miłe Bogu. I możemy sięgnąć do psalmu 51 i tu znajdziemy takie zdanie, które chciałbym odczytać w 19 wierszu. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Chwała Bogu. Dzisiaj w świecie to się liczy siła pięści, łokci, głosu i wielu innych argumentów, które ludzie używają, aby tylko zdobyć sobie pozycję, uznanie, chwałę, wpływy i tak dalej. Ale przed obliczem Bożym jest całkowicie coś odwrotne. Miły przed Bogiem jest duch skruszony, taki pokorny, nisko rozumiejący o sobie. Jak w innym miejscu jest napisane, że czuje się niegodny, zgardzony, to znaczy taki niski.
I właśnie czci tych, którzy się boją Pana. I tutaj powiada sercem skruszonym i takim zgnębionym: nie wzgardzisz, Boże. Myślę, że leży nam na sercu to, aby Bóg nie wzgardził nami. Ale Bóg nie jest człowiekiem, żeby biednym wzgardził, a tylko miał na uwadze człowieka ze stanowiska, czy wykształconego, czy też bogatego. Bóg nie czyni różnicy. Słyszeliśmy, w każdym narodzie, w każdym położeniu miły mu jest ten właśnie, który w ten sposób postępuje i Bóg nie wzgardzi. Co jeszcze znajduje upodobanie w oczach Bożych? Co jest miłe Bogu? Zwróćmy uwagę jeszcze na taki jeden bardzo istotny element. Mówi o nim apostoł święty Piotr w pierwszym swoim liście i chcę to odczytać, dlatego że myślę, że na pewno się zdarzy taka okazja, taka możliwość, abyśmy takie stanowisko zajęli. Tego Bóg oczekuje od nas. W pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale i tutaj powiada nam tak. Dla was, od siódmego wiersza, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, który wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. Ale też kamieniem, o który się potkną i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą w słowo, potykają się oni, na co są zresztą przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, lecz teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Bracie i siostry, daję pytanie. Odpowiedzmy sobie, czy dostąpiliśmy zmiłowania? Czy dostąpiliśmy tej łaski? Czy stała się naszym udziałem? Czy jest to aktualne i trwamy w tym? Jeżeli tak, to właśnie jesteś w liczbie, w gronie tych wybranych, świętych, nabytych, a to w tym celu, abyś głosił i głosiła cnoty tego, który cię powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Głosiła cnoty, to znaczy chwałę, wielkość, dobroć, wszechmoc Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj świat się szczyci wieloma stronami, przepełniony jest reklamami w różnych zakresach, ale my mamy głosić Jezusa Chrystusa. My mamy mówić o Jego zbawieniu, o Jego dobroci. To będzie miłe w oczach Bożych. Pan Jezus powiedział, że kto się mnie wstydzi, tak? Kto się mnie wstydzi, to powstydzi się i Syn Człowieczego, kiedy przyjdzie z aniołami świętymi. Powstydzi się przed Jezusem Chrystusem. Nie przyzna się do Niego. Bracia i siostry, to jest trend ducha tego świata. Jeżeli my wstydzimy się wyznać, powiedzieć o Jezusie postronnym ludziom, że jestem wierzącym, że się modlę, że czytam Biblię, że nie uczynię tego czy tamtego, dlatego że jestem człowiekiem wierzącym. To powinno być naszą chlubą, nie pychą, chlubą. Właśnie, że Bóg powołał nas niegodnych i włączył nas do grona swojego dziedzictwa, do królewskiego kapłaństwa. Jako ostatni element, co miłe jest Bogu, czego Bóg oczekuje od nas, to chciałbym jeszcze odczytać takie jedno miejsce z listu do Hebrajczyków i ono jest w 12 rozdziale zapisane, bardzo znane słowa w 28 wierszu. Przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Oddajmy Bogu cześć, to jest pierwsze. Myśmy powinni oddawać Mu chwałę, uwielbienie. Jak to się odbywa na niebie, możemy tak odczytać wyraźnie 4, 5 rozdział objawienia świętego Jana. Ale również i na ziemi. Oddawać Bogu chwałę, swoją postawą. W tym będzie uwielbiony Ojciec mój. Gdy przyniesiecie obfity owoc i będziecie uczniami moimi, powiedział Pan Jezus. To jest jedno. Drugie, co dzisiaj jest tak bardzo istotne w chrześcijaństwie. Wiecie, weszło sposobów, wiele sposobów uwielbiania. I to nie tak, jak miłe jest Bogu, tylko jak ludziom, zespołom.
I do tego przybierając różne ubiory i jeszcze inne tendencje, no można by powiedzieć, wzięte nie z tego źródła, co należy. I chciałoby się wstawić w to imię Jezus i uwielbiać. Bóg w tym nie ma upodobania. Ale przede wszystkim świętym, szczerym i czystym sercem. A następnie tak, jak to Bogu miłe, z nabożnym szacunkiem i z bojaźnią. To jest Bogu miłe, kiedy w domu sam, z rodziną, czy w zborze, wspólnie razem będziemy uwielbiać Pana. Kiedy to będzie w nas, kiedy na tym stanowisku będziemy trwać, o to zabiegać, dokładać starania i na miarę możliwości realizować w codziennym naszym życiu, to będzie zauważone przez Pana. Bóg będzie błogosławił, zsyłał błogosławieństwo, pociechę. Nawet gdyby były problemy, nawet gdyby przyszły doświadczenia, nawet gdyby coś bolało, a może czasami brakło środków, to jednak Bóg przeprowadzi. Bogu zależy na tym, aby właśnie w nas, teraz, w tych warunkach, w których żyjemy, tu, gdzie jesteśmy, które nam Bóg stworzył, abyśmy stworzyli Bogu możliwość, aby w nas kształtowało się Królestwo Boże, Królestwo Jezusa Chrystusa, o którym jest powiedziane, że ono się cechuje i charakteryzuje się tym w codziennym życiu, w nas, w naszych rodzinach, w naszym zborze, w społeczności, mówiąc, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Chwała Bogu! Jaka wspaniała recepta, wskazówki. Myślę, że nikt z nas nie powie, no nie wiem, jak żyć, jak postępować, żeby to było miłe Bogu. Chwała Bogu za to słowo, że ono jest wśród nas mówione, czytane, że mamy je w naszych domach, możemy również korzystać i oczywiście modląc się, prosząc Pana Boga o Jego posilenie, realizować. I aby tak się stało, chciałbym was zachęcić, abyśmy mogli jeszcze raz przyjść przed oblicze Boże z modlitwą naszego serca. Abyśmy mogli podziękować Panu Bogu za dzisiejsze zgromadzenie, za Jego Słowo. Abyśmy podziękowali za to, co On nam przekazuje na słuszny czas. I poprosili, aby nas ukształtował, uzdolnił i prowadził do tego, abyśmy w oczach Bożych postępowali tak, jak będzie to Bogu miłe i aby nas błogosławił. Módlmy się do Pana. Thank you.